Witam wszystkich. 2 lata temu miałem przyjemność na tej samej platformie prowadzić webinar na temat analizy modalnej, także analizy modalnej, jakkolwiek wtedy było tylko zahaczenie o tą analizę modalną, gdyż zasadniczym celem nie była analiza modalna, ale raczej analiza dynamiczna układu sprzężystego. W dniu dzisiejszym chciałbym się skupić już tylko na analizie modalnej. 2 lata temu w tym webinarze był przedstawione 3 modele, które pozwalają zamodelować układ sprężysty, czyli układ model matematyczny, model matematyczno-fizyczny oraz model fizyczny. Tam głównie chodziło o sposób deklaracji masy. Tutaj już o tym nie będziemy mówić, no bo nie ma specjalnie potrzeby. Więc przechodzimy do zasadniczej treści. Agenda, no, nie ma co dyskutować. Proszę mi pozwolić, że ja tego tekstu nie będę czytał tak, jak leci, bo to szkoda czasu. Natomiast skupię się tylko na tych istotnych elementach, które uważam za ciekawe. I do nich się będę odnosił. Natomiast jeśli ktoś uzna, że potrzeba jest szerszego wyjaśnienia, to z przyjemnością. Tutaj mam uwagę do trzeciej małej kropki. Małej, no te są duże kropki, a tutaj to jest ta mała. Pierwsza, druga, trzecia. Analiza dynamiczna. Zajmuję się dynamiką od wielu lat, zarówno jako projektujący, tak samo jak i prowadzący pomiary drgań, czy też weryfikator. W zakresie rzeczoznawstwa, jeśli powiedzmy jakiś obiekt nadmiernie drga i trzeba go poprawić. Zajmuję się tym długo i znam wartość dobrze wykonanej analizy modalnej. Znam jej wartość i uważam, że należy ją docenić. Takim ambasadorem chciałbym być tej analizy modalnej i przedstawić, żeby zachęcić Państwa do prowadzenia jej w razie potrzeby, przedstawię kilka przypadków, w których ona może być wykorzystana. Rozważmy tutaj takie użyte określenie fundament oparty na gruncie. Załóżmy, że mówimy o jakimś takim obiekcie. Mogą być następujące sytuacje projektowe. Może ten fundament być projektowany, czyli go nie ma. Projektujemy go. Może być sytuacja taka, że ten fundament fizycznie już jest wykonany i podlega nadmiernym drganiom i trzeba zweryfikować, co jest przyczyną tego. I może być trzecia sytuacja, że fundament jest fizycznie, podlega obciążeniom dynamicznym, nie wykazuje nadmiernych drgań, jakkolwiek technolodzy uznali, że trzeba wymienić maszyny, które na nim spoczywają, żeby wprowadzić maszyny nowoczesne. W tym pierwszej sytuacji, no to jedyną metodą, żeby prognozować zachowanie się tego fundamentu na okoliczność obciążeń dynamicznych, jest dobrze wykonana analiza modalna. Kiedyś spotkałem się z uwagą, po co analiza modalna, skoro przecież analiza dynamiczna i tak oceni, czy są rezonanse, czy drgania są nadmierne, przekroczone. Pewnie, że tak. No można nie robić analizy modalnej, od razu wejść w analizę dynamiczną, jakkolwiek analiza dynamiczna jest dużo bardziej czasochłonna i wykonywanie analizy dynamicznej zajmuje dużo więcej czasu, dużo więcej zaangażowania, a analiza modalna stosunkowo prosto wyjaśni jakiekolwiek wątpliwości masowe, rozkładu mas czy ewentualnych rezonansów. Drugi przypadek jest fundament istniejący, podlega nadmiernym drganiom, więc przyczyna tych drgań może być wieloraka i tak idąc od góry, może być wpływ złego stanu maszyny. To jest temat mechaników i nie nasz, więc nie ma co w niego wchodzić, to przechodzimy dalej. Może być przyczyną złe połączenie maszyny i fundamentu, czyli ta rama dolna, czy tam śruby fundamentowe.
To też nie jest problem analizy modalnej, tu nie pomożemy z analizą modalną, to jest wizualne oględziny plus pomiar zdań, który oceni, czy tam jest problem, czy go nie ma. Kolejnym elementem, który może wpływać na te drgania nadmierne, to jest zły stan fundamentu. Jeśli to jest część widoczna, przykładowo cokół, no to wizualnie oceniamy, że jest no, istotne uszkodzenie, mówię o pęknięciu trzonu. No to jest sprawa czysta, no widzimy, jest pęknięty faktycznie. Gorzej jest, jeśli jest pęknięta część podziemna, no to wtedy analiza modalna tu nam nie pomoże, natomiast no, dobrze zrobiony pomiar drgań pozwoli ustalić, czy jest taka prawdopodobieństwo uszkodzenia części podziemnej niewidocznej, czy nie. I jest jeszcze jedna sytuacja, która bierze się ze złego rozstawienia mas. Złego, niewłaściwego. I tutaj analiza modalna po pierwsze jest w stanie ustalić, że jest to błędne ustawienie mas, choćby poprzez wykazanie istnienia form skrętnych poza sztywnych. A po drugie, co najważniejsze, jest w stanie właściwie wysterować ten układ, żeby tych nadmiernych drgań nie było. Trzeci przypadek z tych rozważanych na początku, no to jest taki, że fundament nie podlega nadmiernym drganiom, jakkolwiek maszynę trzeba wymienić. Nowe masy wirujące, nowe ciężary, nowe częstotliwości, no bez analizy modalnej sobie tutaj niestety nie poradzimy. Analiza modalna jest ważna, trzeba ją robić i do tego zachęcam. Kolejny slajd. Tutaj w tym slajdzie uwag specjalnych nie mam, może tylko do tego punktu, tej małej kropki. Dla ułatwienia w tym modelu zaproponowanym rozważamy, znaczy taki model zaproponowany prosty, żeby rozważać tylko jeden kierunek. Jest to kierunek pionowy. Oczywiście kierunki poziome, obrotowe to jest porównywalna sprawa, to idea jest ta sama podczas rozważania. Kolejny slajd. Tak wygląda ten wspomniany na początku prosty model. Trzy sprężyny, K1, K2, K3, dwie masy. Wartości mas podane, sprężystość. Tutaj uwaga co do określenia. Często mylone są te określenia sprężystość i sztywność. W przypadku elementów mówimy o sprężystości. W przypadku materiałów mówimy o sztywności. Wskazuje na to zresztą moduł Younga, zwany modułem sztywności. Czyli jeśli mówimy o sprężynie jako takiej, jako całość, bez wchodzenia z jakiego materiału, to mówimy, że ona ma swoją sprężystość. Tłumienie pomijamy, no bo wiadomo. Wyniki liczbowe, numerycznej analizy modalnej. Treść oczywiście Państwo się zapoznają, a teraz słóweczko na temat tych wyników powiem krótkie, natomiast później do tej tabeli będziemy jeszcze kilkukrotnie wracać. To są defaultowe wyniki proponowane przez GTSNX. Pierwsza tabela podaje podstawowe atrybuty poszczególnych postaci drgań własnych, czyli wartość własna, częstość kątowa, radiany przez sekundę w jednostkach, częstotliwość w hercach, okres w sekundach, oraz uogólniona sztywność. Ten slajd również tymczasowo pominiemy, wrócimy do niego, ten również i przechodzimy do no, tej zasadniczej części dzisiejszego spotkania. Miałem przyjemność na tej platformie również prowadzić webinar dotyczący tłumienia, z którego zresztą jestem bardzo zadowolony. Natomiast miałem zastrzeżenia, że za dużo wzorów tam było i z rozmowy o charakterze
inżynierskiej przechodzimy w jakieś rozważania matematyczne, które no, nie do końca są czytelne. Akceptując to zastrzeżenie, chociaż tam było trudno, no trudno w tym tłumieniu mówić tylko opisowo. Postarałem się tutaj ograniczyć wzory do minimum. Jeden wzór podstawowy, który się pojawia, później jedynie jego przekształcenia i koniec. Więc omówmy zasadniczą treść. Każdy układ sprężysty możemy zamodelować za pomocą mas oraz elementów posiadających sprężystość. Mówimy o prostym układzie, więc pomijamy obciążenia zewnętrzne, pomijamy tłumienie. Zakładając, że na ten układ będą oddziaływać obciążenia dynamiczne, jest potrzeba wykonania jego analizy modalnej. Analizy modalnej, czyli oceny stabilności dynamicznej układu. Realizujemy to zadanie poprzez rozwiązanie tak zwanego zagadnienia własnego, czyli ustalenia harmonicznych składowych ruchów prostych, które w konsekwencji po sumowaniu dałyby drgania, znaczy ruch układu występujący na etapie drgań swobodnych. Ruch, który obserwujemy w układzie, rozkładamy na ruchy składowe proste. Proste, czyli każdy ruch będzie miał swoją jedną fazę i jedną częstotliwość. Nie mamy tłumienia, więc wszystkie masy osiągają wartości maksymalne w jednej wybranej chwili. I sumując to, otrzymujemy drgania swobodne. Co to są drgania swobodne? Jeśli do jakiejś masy układu przyłożymy przemieszczenie, to wtedy to przemieszczenie wywoła ruch wszystkich mas w płaszczyźnie wymuszenia. I dopóki to wymuszenie tam będzie funkcjonować, no to ten ruch będzie się odbywać zgodnie z tym wymuszeniem. Natomiast z chwilą ujęcia tego wymuszenia na układ już nie będzie działała siła wymuszająca, natomiast będą działały dwie inne siły, a właściwie dwie grupy sił. Pierwsza grupa sił to jest grupa określające położenie równowagi układu, a druga grupa to jest grupa sił, która będzie dążyła do przywrócenia aktualnego stanu, tego wzbudzonego, do właśnie położenia równowagi. No i ten zestaw ruchów, który on wtedy tam będzie sobie wykonywał, określamy mianem drgań swobodnych. Jak widać, na drgania swobodne nie mają wpływu siły wymuszające, a jedynie atrybuty układu. To właśnie atrybuty układu zachęcają ten układ do wejścia na jakieś określone częstotliwości, takie charakterystyczne. Zatem analiza modalna jest bardzo istotna, bo przekazuje informacje, jakie częstotliwości będą dla układu wrażliwe, czyli można powiedzieć, jakich częstotliwości należy unikać podczas deklaracji obciążenia wymuszonego, po to, żeby nie wejść w rezonans. Ewentualnie, jeśli się okaże, że nie jest możliwe zmiana częstotliwości wymuszenia, analiza modalna pozwoli tak przestroić układ, żeby ominąć te częstotliwości, które pojawią się w widmie wymuszenia. Co do wzorów,
zasadniczy wzór przedstawiłem tutaj. Jest to równanie, no, matematyczny zapis ruchu. Budowa tego równania polega na agregacji macierzy bezwładności, czyli tych mas, macierzy sztywności, czyli sztywności elementów, czy sprężystości elementów oraz specyfikacji wektorów uogólnionych, czyli kierunków, w jakich te masy mogą doznawać przemieszczenia. Po uwzględnieniu warunków początkowych tego ruchu przyjmujemy równanie takie bardziej czytelne w tej postaci. K minus omega kwadrat B w nawiasie W równa się 0. Pamiętamy, że tu są macierze. K jest znaną, B jest znaną, omega W na razie nie. Rozwiązanie tego równania prowadzi do otrzymania równania wielomianowego. Wielomianowego o pierwiastkach następujących. WW1, WW2, WW3. Jeśli chodzi o liczbową interpretację, może nazwa, pierwiastki równania, to WW1, WW2, WW3 noszą nazwę wartości własnych macierzy, ale także przede wszystkim układu, ale także macierzy. Wartości własnych. Liczbowo wartość własna to jest kwadrat częstotliwości własnej. Czyli wartość własna pierwszej postaci to jest liczbowo kwadrat częstości drgań własnych, częstości kołowych drgań własnych pierwszej postaci. I przechodząc do tabeli, widzimy tutaj, dla tej postaci pierwszej wartość własna wynosi tyle i ona jest kwadratem częstości kołowych drgań własnych. Tak samo z drugą. Ale dużo ciekawsza jest interpretacja fizyczna tej wartości własnej. Co to znaczy? Jak można powiedzieć o wartości własnej inaczej? Oprócz tego, że jest oczywiście kwadratem częstości własnej odpowiadającej. Otóż wartość własna jest to mnożnik obciążenia układu. Wartość własna I jest to mnożnik ciężaru układu powodujący dla częstości własnej I utratę stabilności układu. Taka jest mniej więcej interpretacja fizyczna. Liczba N jest określana, określa liczbę stopni swobody dynamicznej tego układu. Dysponując wyznaczonymi wartościami własnymi, jesteśmy w stanie, korzystając z tego równania już uproszczonego, wyliczyć częstości własne. Czyli dysponujemy wartością własną, liczymy częstości własne. Posiadając częstości własne, jesteśmy w stanie już bardzo prosto wtedy wyznaczyć zarówno częstotliwości, okres, jak i wyliczyć częstotliwości oraz okres. Przepraszam, zamyśliłem się. Dysponujemy już teraz prawie że wszystkimi składnikami tej macierzy. Ale nie jest jeszcze w całości rozwiązana. Obecnie należy wyznaczyć macierz W. Jeśli posiadamy znajomość na temat
częstości własnej, sztywności i bezwładności mamy już, możemy wyliczyć W, macierz W, czyli dla każdej częstości własnej omega jesteśmy w stanie określić tak zwany kierunek własny. Kierunek własny jest to definicja rzutów, a może zależności wektorów własnych. Wektory własne, ten kierunek własny odbywa się w przestrzeni modelu. On jest jakiś nieokreślony względem współrzędnych. Natomiast posiadanie tego kierunku własnego pozwala wyliczyć, ustalić wartości wektorów własnych, a wektory własne mają kierunki uogólnione, czyli przyjęte na początku. Widać, że jeśli dysponujemy kierunkiem własnym, czyli tą zależnością dla wektorów własnych, to tych wektorów własnych może być nieskończona liczba. To prawda, że ich może być, że ona może być bardzo duża, natomiast to nie znaczy, że one mogą być jakieś byle jakie. Ważne jest, by wektory własne we współrzędnych uogólnionych w efekcie, spełniając zależność, w efekcie dawały nam kierunek własny. One mogą mieć różne wartości, różne zwroty, ważne, żeby w sumie dawały kierunek własny. Jeden dla każdej częstości własnej. I tu teraz przejdźmy do tabeli. Tabela nie specyfikuje wartości wektorów własnych. One, program oczywiście je liczy, no bo musi je posiadać, natomiast nie ma tutaj ich wyszczególnionych w sposób jawny, to jednak stosunkowo łatwo je wyliczyć z postaci własnej. W naszym przypadku te wektory, bo ponieważ mamy, rozważamy układ tylko w kierunku pionowym, więc nasze wektory własne są tylko pionowe, nie ma innych tutaj. I one są sprecyzowane w sposób, Midas podaje wartości mianowane, milimetry czy tam metry, to nie jest tak do końca. Wektory własne nie przedstawiają konkretnych wartości. Wektory własne przedstawiają jedynie zależność, wzajemną zależność przemieszczeń mas w poszczególnych postaciach własnych. I w przypadku, dzięki wektorom własnym możemy wyliczyć, możemy naszkicować kształt odkształceń każdej z mas dla każdej postaci, dla każdego kierunku uogólnionego. I w przypadku tym postaci pierwszej włączenie animacji pokazuje, jak mniej więcej te masy się zachowują podczas postaci pierwszej. Jak częstotliwość drgań jest na poziomie 4-7 Hz, to wtedy te drgania są w fazie i przemieszczają się jednolicie. Jeśli częstotliwość dla tej drugiej postaci, dla częstotliwości własnej 12 Hz, widać, że te masy się rozjeżdżają. One są w przeciwfazie. I licząc analitycznie na piechotę, no to prosty układ, to tutaj nie było trudne. Licząc te wektory własne, czyli wzajemne przemieszczenia się mas, ustaliłem, że wynoszą, to są następujące wartości. Masa własna 0,70, nie mianowana, gdyż to nie są milimetry, metry. Masa własna, masa 2 0,73, masa 1,1 i w drugiej postaci masa 2,1 minus 0,37, no bo tu w przeciwfazie.
Jeszcze chciałbym jedną dodać rzecz, że po otrzymaniu wartości takich czystych warto je poddać takiemu ucywilizowaniu, takiej, jak to się mówi w tym rachunku, normalizacji. Tutaj to są te wartości już znormalizowane. Jest kilka metod normalizacji wektorów. Ja osobiście największą taką sympatią darzę normalizację taką, że że maksymalny wektor każdej postaci drgań osiąga wartość 1. Łatwo jakoś to sobie zobrazować, łatwo wtedy wykreślić te postacie. Oczywiście to dla prostych układów. Przy układach wielomasowych to już jest zupełnie co innego. Natomiast tu chodzi o tą ideę, żeby zrozumieć, jak to jest. Obecnie posiadamy częstotliwości, czy częstości własne, posiadamy macierze własne, posiadamy macierz własną, czyli wektory własne, ale także posiadamy wartości sił, które powodują przemieszczenia tych mas. Obecnie można dla każdej masy wyznaczyć odpowiednik pracy wykonanej przez tą siłę na przemieszczeniu. Mówię tutaj o odpowiedniku pracy, jako że praca zgodnie z definicją to jest iloczyn siły i przemieszczenia z jednostkami, czyli newton razy metr daje nam dżur. W naszym przypadku siła to jest newtonem, oczywiście kilogramem przeliczanym na newtona. Siła jest newtonem, ale przemieszczenie nie jest metrem. Dlatego ta wartość, ten iloczyn, nie mówię o niej jako pracą, tylko odpowiednik pracy, taka neopraca, to się teraz popularnie mówi. Dlatego tutaj pozostawiam wartości newtonów, żeby nie być taki bezjednostkowym zupełnie. I widać, że masa 2 wykonuje pracę 4,51 na swoim przemieszczeniu. Masa 1 wykonuje pracę 12,36. Numeracja tych mas jest tutaj, masa 2, masa 1. Masa postaci drugiej, masa druga wykonuje taką wartość, odpowiednik pracy, a masa 1 taki odpowiednik. W drugiej postaci oczywiście mamy znaki przeciwne, bo widać było, że te masy przesuwają się w przeciwfazie. Dysponując obecnie odpowiednikami pracy dla każdej masy, każdej postaci, dla każdego kierunku, możemy wyliczyć sumę tych wartości, sumę odpowiedników prac dla kompletu mas w każdym kierunku, w każdej postaci. W przypadku naszym rozważamy tylko kierunek pionowy, więc tutaj mówimy o jednym tym kierunku. I w niniejszym przykładzie to nadal są obciążenia odręczne. W niniejszym przypadku sumując te masy dla poszczególnych mas, otrzymujemy, że łączna praca wszystkich mas w kierunku pionowym dla postaci pierwszej to jest około 1,72, a w postaci drugiej 0,23. Mimo że te wartości tu są, nie różnią się bardzo dużo, widać, że różnica w łącznej pracy kompletu mas jest bardzo znaczna. Dlaczego? Oczywiście, że to wynika z faktu kompensacji się prac, czy odpowiedników prac, z racji kompensacji odpowiedników prac w postaci drugiej, gdyż te masy jadą w kierunkach przeciwnych
I ta globalny odpowiednik pracy, no tu jest skompensowany do wartości bardzo, bardzo małej. Tych wartości Midas w swoich tabelach nie precyzuje jeszcze. Nie są one tak bardzo istotne, natomiast pokazuje je, żeby jakąś konsekwencję pokazać z obliczenia. Dysponując sumą pracy mas na każdym kierunku uogólnionym, w każdej postaci możemy wyliczyć wartość, którą już Midas precyzuje, czyli bezwymiarowy współczynnik udziału kompletu mas modalnych. I to jest ten modal participation factor. I on już jest precyzowany w tabeli, w tej ostatniej tabeli. Jak widać, te wartości są zgodne z wartościami wyliczonymi analitycznie na piechotę. One odpowiadają tym wartościom. To jest już bardzo daleki krok do ustalenia najważniejszych charakterystyk układu, bazując na analizie modalnej. Dysponując tym bezwymiarowym współczynnikiem udziału kompletu mas w każdej postaci, dla każdego kierunku, ustalamy modal effective mass. Wartości mas modalnych, czyli drgających, dla każdej postaci drgań w każdym kierunku. Tu w niniejszym przypadku dla postaci pierwszej uzyskałem analitycznie 2,96 kg. To już jest realna masa. Natomiast w postaci drugiej uzyskałem wartość taką maluszką, 0,05. Patrząc na wynik podany w Midasie, widać, to jest tu, te dwie pierwsze kolumny, dwa pierwsze wiersze, modal effective mass, widać, że to są wartości identyczne, porównywalne, powiedzmy. Czyli wyniki analitycznie dla bardzo prostego układu, co można tą analizę sobie przeprowadzić, odpowiadają wynikom podanym w Midasie. Co dalej? Dysponując teraz wartością mas modalnych, czyli mas drgających pierwszej postaci, dysponując wartością mas drugiej postaci, musimy sprawdzić, czy w ramach analizy modalnej narzuciliśmy Midasowi wyliczenie wystarczającej liczby postaci drgań własnych. Jeśli wartość ta sumaryczna tych mas drgających podana w trzecim wierszu, to plus to równa się to. Jeśli wartość podana w trzecim wierszu tej tabelki odpowiada łącznej masie mas, to znaczy się, że nie pominęliśmy w ramach obliczeń żadnej istotnej postaci drgań, podczas której może coś się zdarzyć, co jest ważne dla stabilności układu. Dlatego tutaj trzeba zawsze sprawdzić, jeśli w przypadku układów, w których nie ma gruntu, które zbliżone są bardziej do układów matematycznych, to ta jedność jest zawsze dokładna. W przypadku tym, gdy wprowadzamy grunt, no tamte postacie multiplikują się, jest ich masa i może zdarzyć się, że żeby porównać te wszystkie sumę mas do mas drgających, no trzeba by tych postaci wyznaczyć naprawdę bardzo dużo. Warunki ustalania ilości postaci nie są takie sztywne, że musi być to 100%,
ale powiedzmy jest powiedziane, że rzędu 90% mas drgających powinniśmy otrzymać, 90% łącznej masy. Żeby uznać, że te warunki analizy modalnej zostały spełnione. I tak. Dysponując tymi wartościami, teraz program, to zresztą samo też można zrobić, program ustala procentowe ilości mas. Tu, żeby nie przeliczać, jak to wygląda w zakresie liczbowym, no to wystarczy sięgnąć do tej tabelki procentowych wartości. Widzimy, że ilość mas w kierunku pionowym ustaliliśmy na poziomie 100% całej masy drgającej, czyli można uznać, że wszystkie istotne postacie drgań zostały dwie, zostały ustalone. Kolejna tabela to jest taka tabela kierunkowa. To są procenty mas, ale rozpatrywana nie tak jak tutaj w kierunku pionowym, ale bardziej pionowo-poziomym. Jak to się rozkłada? W naszym przypadku, no tutaj dla pierwszej postaci to w kierunku w tym nie ma żadnych rozrzutu, natomiast w tym drugim przypadku tej drugiej postaci jest na kierunek obrotowy rozrzut dość znaczny, 1/3. Czy jeszcze coś? No tak, i to właściwie wszystko, co mógłbym na ten temat powiedzieć. Oceniając program MIDAS, jeśli chodzi o możliwość przedstawienia wyników umożliwiających zrozumienie zachowania się układu, można powiedzieć, że zdecydowanie umożliwia to. To, że nie specyfikuje wartości własnych w sposób, wektorów własnych, w sposób jawny, nie jest to problemem, bo można sobie je z tych grafik szybciutko doliczyć, te wektory własne. Więc to nie jest zastrzeżeniem. Natomiast tu jedyna uwaga, rozważając sukcesywne obliczanie analizy modalnej, no to widać, że najpierw musimy posiadać te współczynniki MPF, żeby wyliczyć model masy, które drgające, czyli być może korzystniej by było ten najważniejszy warunek mas, który weryfikujemy, dać na sam dół, żeby jakoś go oddzielić od tych wartości, które umożliwiają nam dojście do tego. Gdyż przy dwóch masach możemy sobie wchodzić w to, jakie są tu wartości. Natomiast przy układzie ciągłym, gdzie tych mas jest dużo, to nie ma sensu, czy postaci jest dużo, nie ma sensu. Patrzymy głównie na te masy łączne, które są drgające w kierunku poszczególnym. I to wszystko. Dziękuję uprzejmie.